Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czeko. Zaprezentuję wam dzisiaj nowy skin, który wyszedł i jest pierwszym skinem z nowej Odyssey 2016. Jest to Kukulkan, tak się nazywa. Jak widzicie, ten skin ma zmienione wszystkie kolorki, ma zmienione animacje skilli, tego bazowych i w ogóle bardzo fajny, jest bardzo przyjemny dla oka. Podoba mi się bardzo. Odyseja właśnie wyszła teraz nowa, także będą teraz wychodzić po kolei jakieś skiny różne. Mam nadzieję, że jakieś fajne będzie i więcej ich będą nakręcić, bo jeśli będą się prezentować tak jak ten Kukulkan, to naprawdę Odyseja prezentuje się fajnie. Jeszcze widziałem tam jeden spoiler, jest jakaś taka ognista hel chyba. Była taka ognista hel, pewnie będzie ognista i lodowa, tak myślę, jak będzie zmieniać stany, także to będzie bardzo fajne, jeśli ten skin by wyszedł. No, także zaczniemy sobie od Reda, zagram sobie nim oczywiście na midzie, dziękuję. Ma zmieniony voice pack, też nie wspomniałem. O, voice pack też ma zmieniony, mamy Ravana na dżungli, no zobaczymy, ciekawe. Lag, hello. Myszka mi laguje, od razu mówię, także tak frizuje się mi. Cieszę się, że nie mam Zeusa na midzie. No teraz Zeus jest bardzo często widywany. Aha, wziął jedynkę na pierwszy, no to coś. Testing. What? No ja bym na jego miejscu tak wave cleara nie marnował. Jasny Wintakali, tak prawie takie low. Gdzie jest Ravana nasz? Nie wiem po co on poszedł na solo. Ten idzie na midcampa. Kali solo, gimme that! O kurwa, zjebałem. Zobaczyłem o midcampy. Fuck my life, ale spierdoliłem. Kurwa mać. Niedobrze, zabikali, zabikali, proszę. Zjebałem to strasznie, zahaczyłem o midcampy. Mnie zbiły mocno. Ile mi damage zada midcamp? 36, a to nie tak dużo. No, niedobrze, powiem wam, niedobrze. Nie dość, że ominąłem pół wave'a na midzie, to jeszcze midcampa nie zrobiłem. Jestem do tyłu teraz strasznie. Dobra, drugi midcamp jest pewnie już zrobiony, no ale przejdę się zobaczyć. Stoi, oluju. Nie będę go na razie robił. A, czekaj, o nich tu nie ma, to mogę zrobić w sumie. Why so slow? Dobra, mam jednego midcampa. Także jest w porzu. Ognie ile do przodu? 100 golda. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Pync. Dostał, nie dostał, zaszował. On zaraz będzie miał ulta, także ja zdupcam. Teraz to tylko się liczy, kto pierwszy ulta wbije, bo jak ja wbiję pierwszy ulta, to go zniszczę. O, nie bez many. Raz, dupcaj, 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 Ravanerino! Okej. Okay. Cofnąłbym się już po budki, ale sobie jeszcze zostanę chwilę. Dobra, teraz się cofnę. Mam ulta. Teraz Agni też będzie miał ulta, będzie miał o wiele lepszy wave clear. Alright. Rzadko na midzie gram. Ostatnio mi się często lubiłem grać Agnim na midzie, po tym jak zobaczyłem moją tą pętę nieoficjalną. Jak sobie tak włączyłem, ale Agni jest fajny, zagram z nim. To z nim ostatnio zacząłem właśnie znów grać, ale to nie tak często. Jak kiedyś grałem na midzie. Jak relevelowałem to konto, to bardzo dużo na midzie grałem. Kurwa, w czas się Konamori ohalał. Jak ten, mówię, żebym ze mną nagrywał, nie? Jem zupę. Jem zupę, powiedział. Czas się ohadł, jak ja nagrywam już. Dobra, następny z nim najwyżej nagram.
Jak nie musi służyć Dasha, wtedy go zabiję. A kurwa, nie trafiłem, Luju. Oluju, oluju. Kukulkan hype! O, idę. Kurde, nie zobaczyłem tego, że robi reda, tak bym poszedł do niego. No ale cóż, mam killa, także. Jeden ciul. Zaraz! Zaraz, my friend. Jeszcze nie ma tego midcampa. Zrobimy tak. Poszedł na takiego prawego chyba z Kaliną. Gdzieś tam jest Kalina. Są tu? Są tu. Mam dwa, zajebiście. Chyba mam dwa, nie? Wziąłem czy nie wziąłem? Nie wiem, nie zauważyłem. Kali. Cześć, koleżanko. Jakiś problem? O kurwa, jeszcze. Oj, luju. O, Kobrakan chyba zawczył na respie. Not cool. Enemy missing left. Dobra, mam mało HP, mam mało żymany, ja się cofam, bo nic nie zrobię już. No, rude! Teraz bierzemy sobie... Gdzie jest moja myszka? Kurwa mać. Aha, dobra, z akcyłami. Teraz bierzemy oczywiście for sure książeczkę. Jakąś aktywkę by się przydało, nie wezmę tego. Wezmę sobie Beatsa na wszystkich tutaj. Chociaż X by też był dobry, spoko na nich wszystkich. Chociaż Kali, na Kali X by był cienki. Bo ja muszę uciec. Welcome. My troszkę podwędzimy od Rawany. Expa. I elegancko. Jestem dwa levely nad nim. Nad moim przeciwnikiem, także spoko jest. Nie ma źle. Nie jest za wybitny dla mnie. Nara szpara! Warduję Selinę. Jestem w natarciu, tak żeby wardował tutaj. Top damage z Sun Wukong, for sure. Z tym Bluestone'em. Wczoraj nim grałem z tym Bluestone'em. Ma to jest taki shit OP, że rany włoskie, to jest strasznie potężny teraz item. Całkowicie się zmieniła meta na solo i według mnie i buildy z tym Bluestone'em. Bo teraz na przykład Mystical Maila już jest tak se opłaca budować. Bo push macie tak czy tak. A... Lepiej zbudować teraz tego Mail of Renewal, bo to jest lepsze na tą zieloną zbroję. Zaraz na prawo od Valora. Nie wiem, jak to się w polskiej wersji nazywa, żeby to też wam powiedzieć, ale o to mi chodzi, o ten mi chodzi. Strasznie potężne to jest, zaraz to pewnie zbuduję. Jeśli będę miał problem z przeżyciem, to przeżywalnością, to zbuduję. Panie, można Ramana przez gankować też lewo, bo tam giną.
3 levele przewagi. To jest spoko, farmię, farmię bez GMO. Kali idzie już. O, lag, hello. A nie, oni poszli na Protagonowe. No widzę, że Agni w ogóle się nie przejmuje tym, że mu wieża pada. A! Nie! No. O, nope. Mama na tym go zabił. O, lag myszki, hello, proszę od... Myszkę oddaj mi, kurwa, oddaj mi myszkę! Dziękuję. Tak mi myszka właśnie fryzuje ostatnio. O, jest, jeszcze nie kupię? Myślałem, że już kupię. Dobra, to się napiję troszkę. Jadę. Mimo to, że ma ten, to dajmy prześciguje damage'u. Mimo to, że zabijam wszystkich tutaj. No ale w lejcie na mną go prześcignę. Jeśli dotrwamy do lejtu, jeśli zaraz nie poddadzą tego, bo nie mają tego kurwa kana. Też on grał chwilę, bo patrzcie, masz 6 level. Dzwony hype! Która godzina? Nie chcę hejnału, proszę. Hejnał teraz będzie, jest trzecia. O, chodź tu. Tak cię zniszczę. O kurwa, albo nie? Albo nie? Trafiłem. Pierdolę, jak to jest mocne. Kalinę słyszałem. Gdzie ta Kalina jest? Ją słyszałem przed chwilą. Jeszcze na lewo, gridzimy, gridzimy, jak gridzisz to po całości! KS! Kara. Kurwa, nie dość, że mi go sksuł, to jeszcze ten... Znaczy, to nie był mój frag, no, ale chciałem go sksuć. To jeszcze padłem. Lulson. O! Ale go wziął ultem. Dawaj, no a ten na weź zabij go! Ale. Nie, ona many nie ma, dobra. Już nie mówiłem. Co ten Agni budy teraz chronospendant? No teraz wezmę sobie chyba Obsidian Shard. Mimo to lepsze. Nie, Spear of the Magus wezmę. Może to wezmę też. Albo chronospendant, bo mi się przydał jakieś cooldowny. Jakiś redown, cooldown reduction to by było spoko. Enemy missing left. Enemy missing left. No z tym kabrakanem nas mogli rozwalić nieźle. Pomogę tu ramię zrobić tego. No jeszcze nie ma. Jeszcze redzik mój za to. Hello. Hello. That was awesome. I'm the best there ever was. Jaki mi voice pakrany mocno. Śmieszkowy. Idę. Lag, dziękuję. Ole, ole. Czy ja zostałem właśnie podrzucony tym jego ultem? Kurwa mać. Moje Kali. Ten ult jest, spoko. Kurwa mać! Nie trafiłem go. Myślałem, że tą Kali chociaż zabija, ale miała ulta odpalonego, także jej nic nie zrobiłem. Nawet jej chyba nie trafiłem, bo... Nawet jej chyba nie trafiłem, bo nie odrzuciło. Chyba, że ona ma knock-up immunity podczas ulta, nie wiem. Mam legendarną Kali, znaczy diamentową Kali, nie wiem. Nie wiem, wydaje mi się, że ją trafiłem.
A nie wydaje mi się, że miał jakiś knockup immunity na trójce. Na ulicy na wsi. No dobrze, jeszcze dostałem bombami. A nie, nie dostałem bombami. No, no, to czym to ja dostałem? Kali już kinsy ma. No, coś czuję, że to będzie długi mecz i dobry. Mimo to, że tego Cabracana nie mają, no to jest gra wyrównana. Właściwie to chyba oni wygrywają, nie? Nie, nie wygrywają. Myślałem, że za tego Cabracana golda nie dostają. Ale dostają. Dziękujemy tam, brawo, temu, albo pomogą. To. Chaco Jungler, always, everything, everywhere. Dobra, jeden na lewo, teraz zobaczmy, co tam się dzieje. Gdzie ta Kali? Robimy midkapa? Nie, idzie mi pomóc. Tu jest Kali. Okej. Dobrze. Dobra, mają go. Mają ją tak czy tak, prawda? Mają, nice. No, miałem je na targecie, niestety Beatsa nie miałem, no i nie mogłem uciec od niej, jak mnie zastunowała. Także tego. No, ona też jest fajna, czemu ja nie przestałem grać? Podoba mi się ta postać. Biłem ją na masterkę jeszcze, jak nie była nawet pobuffowana. Mimo to dalej jest słaba. Dziękuję. Wjazd do pokoju zawsze na propsie. Chacoma ma hype. Lepsze sobica. Co chcę brać na drugą akrytkę? Może ten bym wziął. Heavenly. Bo sprinta. Sprinta będę zmiał. Dum. Musimy się nastakować na fulla. Reda mi robi. Idę po Redix. Ekspakce, 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 dziękuję. Co, na golda chce zacząć? Nie. Okej, okay, ultuję tam. Idziemy na lewo. Też na prawo by się moja pomoc przyda. Idę na prawo, u Kongowi pomóc. Zjebałem tą trójką. Blum. 1000 damage'a, ja pierdolę. 1000 damage'a z ulta w 18 minucie. Holuju. Postać ma taki przelicznik z tego jebanego ulta, że to jest Jezus Maria. Mimo to, że wypadł z mety, to i tak mi się nim dalej przyjemnie bardzo gra. Jezu, się straszyłem, że mnie zajebali, a to się oni poddali, dobra. W każdym razie, myślałem, że ten odcinek dłużej troszkę potrwa, bo... Ale no nie mieli takiej przewagi, bo mieli jednego awka i tak się dobrze trzymali. Szkoda, że się poddali, był fajny meczek, także... Ja wam wszystkim dziękuję za uwagę, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i zapraszam was na następne odcinki. Trzymajcie się, hoplej!